dobry, witam wszystkich fanów piłki ręcznej. Przed nami mecz w ramach piątej serii PGNiG Superligi Mężczyzn, w którym to Górnik Zabrze podejmować będzie Torus Wybrzeże Gdańsk. Nazywam się Adam Malina i serdecznie zapraszam do spędzenia niedzielnego popołudnia razem z nami. Wiktor Tomczak bodajże, nowy nabytek zespołu prowadzonego przez Mariusza Jurkiewicza. Jest pierwsze trafienie dla gości. Wiele lat w zespole Wybrzeża, wcześniej jeszcze SMS z ZPRP. Więc na pewno bliski jest klub z Gdańska dla Adriana Kondriatuka, a tymczasem mamy trafienie Bartłomieja Bisa. Wróbel zabiega na drugi obrót, ale teraz fatalne zagranie Patryka Pieczonki. A korzysta z tego wszystkiego Lubomir Iwanycja. Naruszony obszar pola bramkowego. Adamuszek odwraca Gogola. Adamuszek na obrocie poradził sobie na raty. Adamusz Kosmala zabiega na drugi obrót. Tomczak, Wróbel, Jachlewski. Jest trochę miejsca dla Mateusza Kosmali, a ten korzysta z tej okazji i w ataku pozycyjnym Górnic. Minuta do końca pierwszej połowy. Zostaje, widzimy, Damian przytuła, no i pokazał ten swój słynny, silny, atomowy rzut z drugiej linii. Sulej, Tomczak odwraca, Sulej. Jest mnóstwo miejsca dla Kosmali, jest bramka numer 11. Skrzydła to oczywiście Papa i Kosmala. Przytuła szeroko do Krzyśka Łyżwy. Z numerem 19 Paweł Krawczyk, jest bramka dla Górników. Krzysiek Łyżwa. Jakub Skrzyniarz. Przytuła, przytuła! Firmówka w jego wykonaniu. Blisko błędu Mateusz Jachlewski. Sulej. Ależ autostrada teraz do bramki dla Mateusza Kosmali, który trafia po raz ósmy. Zabrzanie w trudnej sytuacji. Sulej, Sulej! Jest bramka kontaktowa, 17 do 16. Jachlewski, Sulej, raz jeszcze na kłopoty Mateusz Kosmala. Czyżby Damian Przytuła? Trafia w niewiarygodnie trudnej pozycji. Krzyżówka od piłki, wybiega Kosmala, jest Jacek Sulej, taka siatkóweczka z Kosmalą. Jest w końcu trochę miejsca na skrzydle, Piotrek Papaj. Damian Przytuła, Bartłomiej Bis świetnie wywalczył sobie pozycję rzutową, jest bramka kontaktowa, 21 do 22. Zobaczymy, czy dzisiaj kolejny konkurs siódemek przed nami, ale jest doskonałe teraz trafienie Wiktora Tomczaka. Jest doping dla gospodarzy, Teusz Wróbel. Jest wywalczona piłka przez gospodarzy, jest Krzysiek Łyżwa! Jest bramka kontaktowa, 22 do 23. Już ostatnie fragmenty, Damian Przytuła. Nie chwyta tego podania Sebastian Kaczor. Mało czasu, muszą się śpieszyć Górnicy. Przytuła w poprzeczkę. I to już jest koniec tego spotkania. Triumfuje Torus Wybrzeże Gdańsk, 23 do 22. Mamy sensację w Zabrzu, ależ radość zespołu gości. Teraz widzimy, eksploduje tutaj Miłosz Wałach. Dziękuję za dzisiejsze emocjonujące spotkanie. Nazywam się Adam Malina. Życzę wszystkim Państwu spokojnej końcówki weekendu i do usłyszenia.